Witam na kolejnym niedzielnym vlogu. Opowiemy, co to się stało w ostatnim tygodniu, jakie plany na następny tydzień, a coś tu będzie się działo. Ale najpierw pamiętacie, jak to się nazywało? Miałem takie urządzenie, co naśladowało silnik V8. No bo tutaj mam cichutki silnik w tym Mercedesie. Ten Mercedes w ogóle jest cichy bardzo, ale no nic tak nie brzmi pięknie jak amerykański V8. Dobre, nie? Jak komuś brakuje dźwięku V8. W nowoczesnych silnikach ciężko to zrobić. Nie chce działać ten, to się Sound Racer nazywa. Kiedyś kupiłem taki gadżet, ale no tutaj działa pięknie. I jak stoimy, to nam bulgota ten silnik V8. No stary a głupi. Zegarek. Jaki mam dzisiaj zegarek na ręce, widzicie? Czasami to ludzie z pogardą spoglądają na zegarki innych ludzi. O, taki zegarek to żenada. Co ty tam masz na ręce, jakiegoś Chińczyka? No mam Chińczyka Kinueda. Można go kupić już za 150-200 zł, podejrzewam. Z pogardą też się mówi na widoczny balans, że to jest dziurbion, a nie tourbillon, no bo tourbillon to wiadomo, a to po prostu dziura, żeby balans pokazać. Ale mnie się ten zegarek podoba, on jest po prostu ładny, ma fajne komplikacje. Fakt, ja go testowałem kiedyś. Jest osobny test tego zegarka, możecie go wygooglować na mojej stronce. Więc no to nie jest zegarek no z górnej półki, ale jest ładny i o to chodzi, żeby zegar jest, wielkość jest taka w sam raz. Nie jest ciężki, fajnie leży na ręce. Można go nosić i z paskiem skórzanym i z bransoletą metalową. Ma dwie małe okrągłe tarczki, na jednej pokazuje datę. Nie, na jednej pokazuje miesiąc, a na drugiej dzień tygodnia. Znaczy na jednej pokazuje w tej chwili dziewiątkę, czyli że to mamy, znaczy ósemkę, że mamy sierpień, a na drugiej pokazuje niedzielę, a data jest osobno. Pamiętacie, pokazywałem wam, że ta data to też nie jest tak, jak powinno być, to znaczy ma osobne okienko, osobno się przesuwa jednostki, osobno się przesuwa dziesiątki. I jak dojdziemy do 29, to przeskakuje na 30, a potem przeskakuje na 31, a potem przeskakuje na 32, 3, 4. Musi dojść do 39, żeby wskoczyć znowu na pierwszy. No, czyli jeżeli chodzimy z tym zegarkiem cały czas, zawsze, to 30 czy 31 mamy trochę przestawiania, ale to się przestawia jednym guziczkiem tutaj u góry, tak samo jak tym guziczkiem się przestawia miesiąc, a tu z drugiej strony jest przycisk, którym się przestawia dni tygodnia, więc to bardzo łatwa ta regulacja jest i wcale mi nie przeszkadza, że to jest tani chiński zegarek, ma fajne komplikacje, fajnie wygląda moim zdaniem. Z przyjemnością go ubieram, mimo że mam poważne, prawdziwe zegarki, ale czasami z takim Chińczykiem też fajnie sobie pochodzi. Co w pracy? W pracy jeszcze 2 dni i urlop. Miałem jechać do Polski teraz akurat, no ale w związku z sytuacją taką, jaką mamy, wirus nie skończył się na wiosnę i prawdę mówiąc,
rzeczywiście teraz wygląda, że ci, którzy mówili, że to będzie trwało 2 lata, to mieli rację. Wygląda na to, że pandemia będzie trwała 2 lata. No, na jesieni się może pogorszyć. Maseczki, no trzeba nosić. To nie są żarty. Ja oczywiście zawsze mam przy sobie maseczkę. Jak wychodzę z auta, to mam ją na nosie. Dlaczego? No, niektórzy mówią, że nie są skuteczne. No nie są skuteczne w 100%, ale one działają, po prostu chronią nas przed tym, żebyśmy wdychali aerozol śliny ludzi, którzy wokół nas są. I żebyśmy my nie rozpylali naszego aerozolu. Bo prawda jest taka, że jak mówimy, to razem z tym powietrzem mikrokropelki śliny się wydostają z naszych ust. A te wirusy na nich siedzą. I jest różnica, czy wpadnie nam do organizmu troszkę tych wirusów, czy dużo tych wirusów. Jak jest ich troszkę, to nasz organizm sobie z tym poradzi. No, nasz organizm ma mechanizmy samoobrony. Jak jest ich bardzo dużo, to wtedy atakują z furią i organizm sobie nie radzi. Więc no, ważne, żeby o tym pamiętać ze względu na nas i ze względu na innych. To nie jest przyjemna choroba. No, są osoby, które to przechodzą bezobjawowo, ale są osoby, które niesamowicie cierpią i potem pozostawia ta choroba dużo skutków ubocznych po wyzdrowieniu, więc no, nikomu tego nie życzę i naprawdę jest to niewygodne, ale te maseczki oczywiście, ale się człowiek przyzwyczai, no tak jak do pasów bezpieczeństwa, no, po prostu wychodząc gdzieś zakłada się i cześć, nie ma dyskusji, to nie jest, po prostu się to robi, po prostu to musimy jeszcze przez rok robić i cześć, potem o tym zapomnimy. Urlop. Ja jeszcze idę do pracy 2 dni, poniedziałek, wtorek. W środę mamy głosowanie nad nową szychtą. Wiecie, że u nas w pracy co pół roku wybiera się nową szychtę. Ja już doszedłem do numeru 48 na liście kierowców, a tych kierowców tam mamy no, ze 120, czy ilość, czy 130. Także już jestem mocno osadzony w pierwszej połowie, no, ale to ciągle znaczy, że 47 kierowców przede mną wybiera tą zmianę, więc no, największe prawdopodobieństwo jest takie, że nic się nie zmieni, że będę miał tą samą zmianę, którą miałem. Czy będę próbował zmienić? No tak, jest taka zmiana poniedziałek, wtorek, środa i potem sobota na 2 rano. Wolałbym tą zmianę, ale obawiam się, że ją ktoś już weźmie przede mną. To nie ma wielkiej różnicy, 2 czy 3. Ważne jest, gdzie jeżdżę, bo dlaczego taką zmianę chcę. Prawdę mówiąc, fajniej by się pracowało na zmianę popołudniową. Idzie się do pracy na 2 po południu, pracuje się tam do 2 w nocy i no i to jest taka normalna godzina jeszcze, to znaczy przychodzi się do domu o 3:00, ale człowiek idzie spać nad ranem i śpi ile chce, wysypia się do południa. W południe wstaje i idzie do roboty. Problemy są 2 z taką zmianą. Pierwszy problem jest taki, że na tej zmianie jest dużo jazdy po mieście. Tu po Charlotte. My mamy sporo sklepów w Charlotte. I jak się zaczyna 3:00, 4:00 po południu, to jest tak pół na pół, czy będzie jazda po Charlotte, czy będzie jazda do Charleston, do Wilmington. A ja nie lubię jazdy po mieście. Fakt, że tej jazdy po mieście jest... W nocy ta jazda jest całkiem przyjemna, więc to nie ma tragedii. To znaczy, jak się zacznie pracę, powiedzmy o 3:00 po południu, no to tylko ten pierwszy wyjazd jest w jakichś korkach, a potem już korków nie ma, coraz mniejszy ruch na drodze i nic się nie dzieje. No, ale jednak wolę jechać w świat, niż się kręcić tutaj po mieście. Drugi problem z taką zmianą jest taki, że z transmisjami byłby problem. Bardziej problem dla was niż dla mnie, bo jakbym zaczął po południu, no to u was jest już późna noc. Dopiero jakbym kończył koło północy, no to u was by była 6 rano, więc te w zasadzie te transmisje musiałyby być tak jak teraz są, powiedzmy od 12 w południe polskiego czasu do 8 wieczór,
to byłyby od 12 w nocy do 7 rano. Czyli praktycznie rzadko kto z was mógłby o tej porze, chyba żeby ktoś cierpiał na bezsenność. Ale nie wiem, no. Może zdecyduje się na taką zmianę tytułem eksperymentu. Jak nie będzie transmisji live, to będą inne rzeczy. Na przykład będzie wtedy... Będę sobie mógł słuchać audiobooków i oglądać jakieś... słuchać jakichś ciekawych audycji. Zobaczymy. Jeszcze się zastanowię, a w środę wam powiem, co wybrałem. Wyników z mojego testu PSA jeszcze nie ma. Powinien być w poniedziałek. To też wam powiem w pracy na transmisji. Poza tym, no, urlopu będę miał prawie 2 tygodnie. To znaczy idę do pracy poniedziałek, wtorek i potem idę do pracy znowu w poniedziałek. Czyli od środy do niedzieli następnej będę miał urlop. W czasie urlopu co planuję robić? No jest sporo zaległości koło domu. Trzeba ogródek przygotować do jesieni, zarósł chwastami. Samochody muszę przygotować do sprzedaży, to znaczy do... Muszę je umyć, zrobić zdjęcia i dam ogłoszenia. Dam ogłoszenia o sprzedaży 3 klasyków. No, nie dam jakichś cen szczególnie atrakcyjnych. No też nie będą jakieś abstrakcyjne, po prostu... Tyle, ile uczciwie uważam, że są warte te samochody. I zobaczymy, czy się znajdzie jakiś kupiec. Nie muszę ich sprzedawać. Bardziej tu chodzi o miejsce koło domu niż o pieniądze. Bo jak się zjawi tranzyt, to będzie... No nie będzie za bardzo gdzie go postawić. A tranzyt już jest grafik, kiedy będzie wyprodukowany. 5 października ma być składany. W poniedziałek. Podobno nie kupuje się aut w poniedziałek, bo wiecie, w poniedziałek to różnie bywa z tymi pracownikami, ale myślę, że w Ameryce nie jest tak źle. A w poniedziałek 5 października to jest święto Faustynki Kowalskiej, więc ona będzie patronką tego kamperka. To wszystko będzie dobrze na pewno. A my tymczasem, no ja będę miał te 10 dni czy ileś urlopu, a Grażynka będzie miała 3 tygodnie całe, które miała lecieć do Polski, ale znaczy mieliśmy oryginalnie jechać do Kalifornii na wakacje. Grażynka powiedziała, że zostanie w domu, też porobić dookoła domu, odpocznie sobie, poszyje sobie trochę, bo to bardzo lubi robić. Ale w międzyczasie też pojedziemy na 3 dni w góry w Apalachy wypożyczonym kamperkiem. Pojedziemy takim Fordem Transitem, takim jak nasz prawie, że no, będzie miał podwójne koła z tyłu, będzie, no, ale ten sam silnik, ta sama wielkość, głównie o to chodzi, żeby zobaczyć, jak ten silnik się zachowuje, jak się prowadzi takie auto i zobaczyć, jak będzie w środku rozplanowane, żeby jeszcze bardziej poprzymierzać wszystko, zobaczyć, co nam pasuje i co powinniśmy zmienić. Więc też nie możemy się doczekać. Ponieważ pojadę po niego w niedzielę, to myślę, że niedzielny vlog w przyszłym tygodniu to będzie vlog na żywo. Jak go odbiorę, to jest no ponad 100 km, jakieś 150 km od Charlotte. Pojadę tam mlochą. Zostawię osobowy samochód, wezmę kamperka, więc zainstaluję kamerki w kamperku zainstaluję i zrobimy live'a takiego z kampera, jak będę jechał do Charlotte, więc już sobie możecie przygotować jakieś pytania. Będziemy rozmawiać o tym, czy o czym tam chcielibyście. Problemy techniczne były, jak i wczoraj w ciężarówce. Między innymi 3 czy 4 razy mi się komputer wyłączył. Komputer, który mam, to jest komputer używany, kupiony w Australii gdzieś, do którego przełożyłem hard drive'a ze starego komputera. No i prawdę mówiąc, to obawiam się, że on już tych 2 lat do emerytury nie wytrzyma.
I skarżę się Grażynce, że ten komputerek już słabo działa, a Grażynka mówi, no to kup sobie na rocznicę ślubu. To będzie mój prezent dla ciebie na rocznicę ślubu. Kup sobie nowego laptopa. I zacząłem szukać te laptopy. Wiecie, ciężko znaleźć fajnego laptopa, który jest nieduży. Bo żeby się mieścił w ciężarówce, to w zasadzie powinien mieć 11-12 cali. Tego, którego teraz mam, ma chyba 12 z kawałkiem tych cali ekran. Znalazłem fajnego 14-calowego. Ma dość fajne parametry. Pokażę wam go, albo tutaj w opisie go umieszczę, linka do niego, albo wam na live pokażę jutro. Jakiś Asus chyba, no. Żadna rewelacja za $670, ale właśnie ma dość dobre parametry, dość dobrze był oceniany. 14-calowy ekran, czyli trochę duży, ale zewnętrzne wymiary ma praktycznie takie same jak ten mój. A to głównie chodzi o zewnętrzne wymiary. To, że jest ekran większy, to nic się nie dzieje. Ważne, żeby zewnętrznie nie był większy, żeby mi pół świata nie zasłaniał, żeby się zmieścił w tym Volvo. Więc też go będziemy testowali, no ale jeszcze nie w tym tygodniu, bo to on dopiero przyjdzie chyba za tydzień, więc może go będziemy testowali na wycieczce w Appalach albo po urlopie. W każdym razie będzie nowy laptop w ciężarówce, mam nadzieję, prawdopodobnie. To chyba tyle wiadomości. O pracy powiedziałem, o wakacjach powiedziałem, o maseczkach powiedziałem. Więc zapraszam jeszcze w poniedziałek i we wtorek na live'a, bo to są nasze dwa ostatnie live'y, a jeszcze możemy posłuchać naszego wyścigowego silnika. No, stary i głupi. No, ale co ja na to poradzę, że to fajna zabawka jest? No, jeździć by się z tym na stałe nie dało, ale lepiej by to brzmiało może z manualną skrzynią biegów, a ten. Ale zawsze jak komuś jest za cicho, szkoda, że takie rzeczy nie działają w elektrycznych samochodach. Wyłączyła mi się jedna kamerka już, jak to zwykle u mnie bywa, ale ja tu mam kabelka, to mogę ją podłączyć. Kupiłem też baterie nowe do kamerek, bo baterie nie są wieczne niestety. Tamtej nie ma. No to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się, Następny live będzie vlog, następny będzie już z Forda. Do zobaczenia w poniedziałek w trasie.